Dzieci zapoznają się z techniką animacji poklatkową. Tutaj mamy technikę rysunkową, wycinankową i chcemy zakończyć techniką lalkową, techniką przestrzenną. Przygotowanie filmów jest fajne. Musimy zrobić dużo rysunków, bo robimy film. Będzie to taki króciutki film zrealizowany tymi technikami pod tytułem Wyspa Skarbów. A co się okaże tym skarbem, no to nie zdradzę tej tajemnicy. Będzie można zobaczyć u nas już gotowy film na naszej muzealnej stronie Facebooku. W kolejnym tygodniu w Muzeum Zabawek i Zabawy zapraszamy na warsztaty naukowe. Tym razem będziemy się skupiali na liczbach, słowach, matematyce, także pracy renowacyjnej i tajnikach, które można dowiedzieć się na przykład w szalonym laboratorium, albo odkryć iluzje optyczne. Polecam Muzeum Zabawek i Zabawy. W tym roku zapraszamy młodzież do Muzeum Historii Kielc na bardzo ciekawe spotkanie o charakterze warsztatowym, na wystawę, na stałą wystawę historyczną z dziejów Kielc oraz na wystawy czasowe. W trakcie warsztatów młodzi uczestnicy wykonują różnego rodzaju prace artystyczne, malarskie, ale także warsztaty historyczne. Można się dużo dowiedzieć o historii Kielc, dużo pozwiedzać. Można mieć tutaj fajne wspomnienia z tego miejsca. Można się dużo dowiedzieć, co się działo w danych czasach, co robili, jak to wyglądało. Takie główne założenie nam przyświeca, aby każdy z tą historią miasta był zaprzyjaźniony, więc myślę, że te spotkania cieszą się dużą popularnością. Zapraszamy.